Na ISE w Barcelonie uwagę naszych kamer zwróciło nietypowe stoisko w kształcie kopuły. Jak się okazało, jego autorem jest firma Polidomes z Polski. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez organizatora. Jesteśmy sponsorami stoiska konferencyjnego ISE. Dostarczyliśmy naszą kopułę projekcyjną, 300-metrową. Dostarczyliśmy tą podwieszaną kopułę, 40-metrową. I tamten cylinder. Są to multimedialne narzędzia, na których zarówno ISE może organizować swoje konferencje, jak również my możemy pokazać, co da się na nich zaprezentować. Nazywam się Joanna Talaga, pracuję w firmie Polidomes. Jesteśmy polskim producentem namiotów sferycznych. Jesteśmy na rynku od ponad 12 lat, realizowaliśmy projekty dla ponad 40 krajów. Mamy doświadczenie w produkcji namiotów oraz organizacji eventów. Działamy na zasadzie turnkey formula, czyli od zamówienia przez produkcję w Polsce, zorganizowanie kontentu, po montaż i obsługę całego stoiska, także działamy całkowicie kompleksowo. Zacznijmy od kopuły, bo tym się głównie zajmujemy. Produkujemy od najmniejszej 10-metrowej kopuły po nawet 700-metrowe kopuły. Są to eventowe bądź też projekcyjne. Bardzo duży namiot, projekcja 360 stopni, w środku różny content, mamy tam i abstrakcje, i content planetaryjny, bo są tam trailery filmów, także myślę, że każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Jeśli chodzi o podwieszaną kopułę 40 metrów kwadratowych, i jest to typowa kopuła planetaryjna. Tutaj również różny kontent do zobaczenia, tak samo abstrakcja, trailery filmów i zastosowanie różne, edukacja, planetaria. Tam mamy cylinder, jest to imersyjny pokój. Zastosowania mogą być bardzo różne, ponieważ możemy tam brać content edukacyjny, medyczny, biurowy, deweloperski. Możemy robić szkolenia dla pracowników, cokolwiek. Jest to na pewno dużo łatwiejsze w montażu, w jakimś tam dostosowaniu tego kontentu, niż taka ogromna kopuła. Także totalnie inne zastosowania. Kopuły na zewnątrz, cylinder do wewnątrz. Odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Spotykamy się z zachwytem. Osoby, które tutaj przychodzą, wyciągają telefony, nagrywają to, co tutaj się dzieje, ponieważ nigdzie indziej, mimo że jest tu bardzo, bardzo dużo świetnych stoisk, nie ma takiego cylindra, który może być obrędowany w dowolny sposób. W środku wciąga nas content. Kopuła również, jak zwykle, robi ogromne wrażenie. No i ten wiszący dom. Tak samo zachęca, żeby podejść, zobaczyć. Ta treść po prostu wciąga nas totalnie.